Dzień dobry i witam ze słonecznej Kalifornii, więc poranek spędzamy grając w szachy. I jak wygląda sytuacja na szachownicy? To jest Ula, to jest Mirek, dostały mi dwa pionki, król. Już tylko... O! Oszczędziła mnie! A to? No. Pionki? Pionki. Do życzenia? Tak. I w ten sposób został mi tylko jeden pionek. Nie, tylko król mi został. Dzisiaj pracę w domu, sporo screencastów do nagrania, nawet bardzo dużo, plus parę ciekawych informacji do mojego zestawu moich narzędzi pracy. Doszło takie coś, są tu słuchawki Bang & Olufsen, coś tam, zostały mi polecone, całkiem dobrze działają, wkłada się w łóżko. Z innych ciekawostek, już niedługo koniec vloga, więc będzie przerwa, długa, dość długa. Natomiast kiedyś może wróci w troszeczkę innej formie, natomiast tak, trochę trzeba będzie odpocząć od vloga, spędzić wakacje, mamy plan też wyjechać na wakacje objazdowe do Turcji bez aparatu, będzie ciekawie. Anyway, tak więc ruszamy z pracą, sporo roboty do zrobienia, więc zaczynajmy ten dzień. Dzisiaj też w wersji siedzącej, bo właśnie nagrywam materiały do programu Szkoła Vloga. Bardzo fajnie to wychodzi, kurczę, coraz lepiej, więc... Uczymy się robić bloga i zmieniamy go w biznes. Taki jest pomysł, właśnie to robimy. Więc mam listę rzeczy do nagrania na tablicy. Nagrywam, ścieram, idę się chwilę przejść, wracam i pracuję. Tak mniej więcej spędzam godziny, praktycznie w każdym tygodniu, wykonując pewne zadania, skreślając je z listy. Czasami mam to w Nozbi, w moim narzędziu do zadań. Dzisiaj jest 10 zadań do zrobienia, plus nagrywanie. Które właśnie jestem w trakcie robienia. Więc jeszcze mi zostało 10 lekcji. Więc wracam do nagrywania. Dzień mija na lepsze. Więc zostały jeszcze tylko dwie lekcje. Pek. Tak, ale mamy już godzinę 13:55. A po nagrywaniu oczywiście czas na troszeczkę zapasów. A wracamy się. Wracamy się. Więc 5 godzin nagrywania już za mną. Teraz krótka przerwa, śmigam do Floating Center. Zawsze jeździłem na Amrę spokojnie, natomiast okazało się, że na Wilanowie jest nowe miejsce, jadę przetestować. Jestem na Wilanowie i dawniej marzyło mi się, żeby mieszkać na Wilanowie, a w tej chwili strasznie dużo tu jest budynków, tak, wszystko wygląda tak samo i nie ma gdzie parkować, więc szukałem długo parkingu, ale w końcu się udało, więc szukam teraz miejsca. Jestem już w Morena Floating Center na Wilanowie, chyba, więc dzisiaj troszeczkę inaczej niż zawsze. Dzisiaj kapsuła, to jest kapsuła. Tak, zawsze brałem udział w czymś innym, teraz mamy kapsułę. Mamy wewnątrz wodę, ciepłą wodę, sól, więc za chwileczkę zgaśnie światło i będziemy tam. Więc do zobaczenia za chwilę. Już jestem po Marea Float Center, bardzo dobre. Póki co, po pierwszym razie o wiele lepiej niż w Aurze Spokoju, więc jak ktoś planuje, Marea Float Center, niedawno otwarte na Wilanowie, super, super, super. I już w domu i dzisiaj krótkie wideo w temacie trzech poziomów i domu. Więc wiele osób, którzy myślą o swoim domu, czyli kupno domu, nie mówię o mieszkaniu, tylko domu. Dom, działku i tak dalej. Ustalają sobie cel, żeby kupić sobie dom. Dom, to jest nasz cel. Zbierają pieniądze, albo biorą kredyt, kupują dom. I często się zdarza, ostatnio wśród moich znajomych, którzy taki dom kupili, że potem mówią, hej, to nie dla mnie. To nie dla mnie, to miało być fajnie, jest za cicho, jest za spokojnie, jest daleko od miasta i tak dalej. Natomiast gdy już mamy taki zakup, jest ciężko z niego wyjść. Czasami łatwo, czasami ciężko. Jakie jest moje podejście do domu i jaki to ma związek w dzisiejszym dniu? Pewnie wiecie, jestem wielkim fanem trzech poziomów. I o to chodzi, że bierzemy duży nasz cel i dzielimy na trzy poziomy. Czyli tak jak poziom trzeci to będzie nasz dom. Będziemy mieli dom w 2023. Natomiast całą ideą trzech poziomów jest to, żeby sprawdzić po drodze, czy ten cel jest dla nas. Dobrze, ale Mileszku, jak sprawdzić dom? No już tłumaczę. Więc oczywiście warto myśleć o kwestiach finansowych, więc jeżeli nasz dom kosztuje 1 000 000 zł, to trzeba tą kasę jakoś zebrać. Jeżeli nie jesteśmy, tak jak ja, fanem kredytów, no to trzeba zebrać, no i pracujemy.
zbieramy. Natomiast jest inny aspekt, więc to co my robimy, to próbujemy w poprzednich krokach też sprawdzić, czy ten cel jest dla nas, czy to jest miejsce, w które chcemy iść faktycznie. Więc drugi poziom, dla niektórych osób to pewnie będzie odłożenie 500 tysięcy złotych, dla nas jest inny. Dla nas jest jeden miesiąc w domu. Poziom pierwszy, jeden tydzień w domu. Poziom drugi pewnie się troszeczkę zmieni, natomiast o ten poziom będziemy realizować w maju. I o to chodzi, że wynajęliśmy dom koło Warszawy. Dom, duży dom z działką i zobaczymy jak tam się mieszka. Nie wiem jak się mieszka w domu. Ja mieszkałem kiedyś w domu, Ewelina mieszkała w mieszkaniu w Stanach, natomiast też miała dom u działki. Natomiast nigdy nie mieszkaliśmy długo z dziećmi w domu. I wiem, że to jest dla nas. Jeżeli pomieszkamy, zobaczymy, ok, jest całkiem ok, fajnie, spróbujmy więcej, spróbujmy na przykład miesiąc, a w międzyczasie pewnie jeszcze zaliczymy kilka tygodniowych wypadów do domu, żeby przetestować to wszystko. I teraz wydamy na to pewnie ten cały temat przez rok, dwa, trzy, około 300 tysięcy złotych. Natomiast będziemy mieli pewność, czy dom jest dla nas i w którym miejscu Polski. Więc w tej chwili wynajmujemy dom koło Warszawy, w którym będziemy mieszkać przez tydzień. Potem mamy plan troszeczkę na południu Polski, na północy Polski, w różnych miejscach potestować, co jest dla nas. Skoczyć na poziom drugi, jeżeli będzie, o kurczę, no nigdzie się tak dobrze nie mieszka w domu, mamy odpowiedź, dom jest dla nas, teraz tylko nazbierać pieniądze i kupić, co może zająć kilka lat, ale gra jest warta świeczki, sprawdziliśmy, działa. Warto sobie robić tego typu eksperymenty, jeżeli uznamy sobie, że idziemy tam, to warto przetestować, jak nam się żyje, na przykład jeżeli naszym celem jest o emerytura, domek, mały domek i łowienie ryb, zróbmy to na tydzień, na miesiąc, zobaczmy czy nam się dobrze żyje, może się okazać, że fajnie to wyglądało w głowie, ale w praktyce jest inaczej. Więc życzę powodzenia w planowaniu, w ustalaniu swoich trzech poziomów i jak zawsze, do zobaczenia.